chcieliśmy, że pokój jest nam na zawsze dany, niejako przyznany. Konflikty wojenne wydawały się odległe, lokalne, w żaden sposób z nami niezwiązane. Aneksja części Ukrainy, przeprowadzona przez putinowską Rosję, wyrwała nas z tego stanu myślenia, a być może i stanu bezmyślności. Dzisiaj widzimy zagrożenia dla pokoju. Na wschodzie, na Bliskim Wschodzie, na południu, Azji. Terroryzm zaś raz po raz pokazuje nam swoje globalne oblicze. Dlatego tak głęboki sens mają wezwania i apele o pokój, nie zwalniające nikogo z aktywnego zabiegania o jego utrwalanie i obronę. Pokój jest bowiem przynależny człowiekowi ze względu na godność, w jaką uposażył go Bóg. Stąd dziś to spotkanie, aby przekazać sobie znak pokoju, aby w Kościele pokoju o pokój właśnie zaapelować. Ewangelicki Kościół pokoju przyjmował już koronowane głowy i szefów państw. Ale dzisiejsze spotkanie ma szczególny wymiar. Po raz pierwszy gościmy Jego Świątobliwość Dalaj Lamę XIV i po raz pierwszy spotykają się tu przedstawiciele czterech religii: buddyzmu, judaizmu, muzułmanie i chrześcijanie. Peace must come through inner peace. Pokój zewnętrzny musi pochodzić, musi praszyć, musi wyrastać ze spokoju wewnętrznego. Out of fear, anger, with such a destructive emotion, strach, złość i podobne przeszkadzające, szkodliwe emocje, peace will not achieve. Nigdy nie zrodzą pokoju. All major world religions, wszystkie główne światowe tradycje religijne, in spite of different, as in philosophy, different tradition, all carry sins, one message, that is message of love. Mimo różnic doktrynalnych i filozoficznych, wszystkie niosą jedno przesłanie, przesłanie miłości. Now, unfortunately, with name of religion, some conflict. Pożałowania godne jest to, że dzisiaj w imię religii dochodzi do konfliktu. Now peace, or friendly speaking, will not come through prayer. Pokój, szczerze mówiąc, nie przyniosą go nasze modlitwy. Logically, who destroys peace? Logicznie rzecz biorąc, kto pokój niszczy? We human beings. My ludzie. So therefore, we have the responsibility to bring peace, to create peace. A więc na nas ludziach spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie, za przyniesienie pokoju. So peace does not mean is it no longer any source of conflict. No. Pokój nie so long, human beings remain some different interest source of conflict always there. Pokój nie oznacza braku konfliktu. Tak długo, jak będą istnieć ludzie, będą istniały konflikty interesów itd. So, whenever we face some differences and source of conflict, then we must approach humanly that dialogue. And spiritual reconciliation and forgiveness is the best way to reduce tension. Najważniejsze jest to, kiedy stajemy naprzeciw problemów, żebyśmy podchodzili do nich w duchu zrozumienia, wybaczenia, pojednania i dialogu. To najlepszy sposób na zaprowadzenie pokoju i zakończenie konfliktu. Uważam, że Polacy jesteście szczególnie dobrze predestynowani do bycia tego przykładem dla całego świata. W wyjątkowym miejscu niezwykłego regionu, gdzie mimo różnic światopoglądowych i religijnych wynikających z jego długiej historii, w zgodzie współistnieli i współistnieją przedstawiciele wielu narodowości i kultur. Na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania
Wspólnie apelujemy o pokój na świecie. Pokój niezależny od poglądów, pochodzenia czy religii. Pokój, który jest możliwy zawsze, jeżeli tylko istnieje zrozumienie i miłość do drugiego człowieka. Ale jak stanę, to mamy tylko mały szczał. Szybciej, góry tu.